Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż dotychczas. Dlaczego? Dlatego, że zaprosiłem dla Was pewną panią. Długo musiałem prosić, naprawdę, bo to nie są łatwe pytania, nie są łatwe rzeczy, o których tutaj będziemy dziś rozmawiać. Przed Wami to jest Maria z Ukrainy. Moi drodzy, widzicie już na ekranie Manię, w tej chwili ją włączam, żebyście ją widzieli ładniej. Dzień dobry, Mania, witamy. Witam serdecznie. Mania, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ty nie do końca chciałaś pewne rzeczy mówić, ale już dojrzałaś do tej rozmowy. Wiem, że tam w swoim życiu różnie się działo, natomiast mam nadzieję i my wszyscy tutaj, że już wyszło na prostą, jako tako, więc zgodziłaś się, rozmawiamy. Powiedz mi, skąd jesteś, skąd przyjechałaś i jak długo mieszkasz w Polsce? Ogólnie jestem z Syberii, z Jakucji. Pochodzi moja matka stamtąd, a ojciec pochodzi z Donbasu. No, ale jesteśmy wymieszani, bo rodziców, czyli pradziadków mam ogólnie Rosjanów i co okazało się, chyba i Polak miałam, Polaka, prapradziadka swojego, bo miał na imię Adam Adamowicz, ale ogólnie później mieszkaliśmy, przeprowadziliśmy z Jakucji na Donbas, jak byłam małym dzieckiem jeszcze, bo mama miała problemy sercowe, choroby i musieli zmienić klimat. No, jak wiemy, tam łatwo nie jest. Nie jest tak, minus 50, 45. No i właśnie, że podczas, ja dawno od dzieciństwa przyjeżdżam, od 14 roku życia swojego przyjeżdżam do Polski, do siostry swojej, bo moja siostra już dawno w Polsce mieszka, też ma w rodzinie Polaków, bo my jesteśmy od różnych ojców, ale tak jak moja mama zmarła, kiedy mnie było 11 lat, moja siostra już mieszkała w Polsce i mnie zabierała na wakacje do Polski. To ja, czyli ja znam od środka już kulturę polską, szanuję Polskę. No, my też się cieszymy. No i jeżeli chodzi o to, jak teraz na stałe, to mieszkam już 8 lat, 16 roku właśnie w Polsce. Bo podczas wojny przeprowadziłam się tu do Polski, z Donbasa. Okej. Okay. A powiedz mi właśnie, bo rozmawiamy o tym Donbasie, bo ty, można powiedzieć, jesteś taka donbasowo-jakucka, syberyjska. I powiedz mi jedną rzecz. Jak was Ukraińcy traktowali właśnie na Donbasie? Ci, którzy się uważają za prawowitych Ukraińców, tak zapytam. Ty mówisz, że 14 rok? Mówię w ogóle, jak to było. Ogólnie od początku, ja odkąd pamiętasz. Mhm. Ogólnie to ja powiem tak, że ja często, tak, co roku jeździła do Polski i musiała przez całą Ukrainę przyjechać, tak? Jak mówiłam na przykład, że jestem z Donbasu, że mieszkam, tak, to mówili, a kurde, że tam sami ćpuny i alkoholiki, chociaż tam pracowity bardzo kraj, bo tam jest mnóstwo kopalń, tak, mnóstwo było fabryk, które pewnie, że podczas niezależnej Ukrainy wszystkie fabryki już padły. Bo pewnie, że kto to też robił, kradał, no pewnie, że Ukraińcy, no nie? No i tak traktowali, na przykład jak byłam dzieckiem, przejeżdżała przez Lwów, tam dopiero robiłam pierwsze wizy swoje do Polski i niektórzy ludzie, którzy słyszeli, ja się po mamie miałam taki mocny jeszcze wtedy akcent rosyjski i słyszeli mój akcent, no i pewnie, że niemiłych słów usłyszała dobrych, niemiłych dobrych słów chciała. Niemiłych słów o sobie, nawet taki dorosły facet, który był prawie może 2 metry wzrostu, mnie obrażał, wyzywał jako dziecko 16 lat, dlatego że ja mówię w rosyjskim języku. Ale pewnie, że byli normalne osoby, nie mówię, że za wszystkich, no nie.
No ale tak nas traktowali nie za bardzo Ukraińcy, że jeżeli pochodzisz z Donbasu, to znaczy jesteś Moskalką, tak, kocapką, tak jak mnie teraz do tej pory traktują Ukraińcy u nas. Rozumiem, ale to na początku były tylko były później, na początku były tylko takie wyzwiska, które oczywiście też nie były sympatyczne, miłe i to było przykre. A co się później stało w 2014 roku? No, zaczniemy może z 13 roku. Poproszę właśnie, bo ty to znasz Tak, najlepiej. no bo to zaczął się Majdan. Chyba dużo ludzi znają o tym, że jakiś tam nas studenty byli, którzy oplocone byli na Majdanie. Po prostu, jakby to powiedzieć, stali tam tak na proteście, ale oni nie stali tak w pokojowym celu, a po prostu rozpieprzali wszystko, co widzieli, Podsycali tak? agresję, robili Tak, rozruby. agresję, tak, dokładnie. I dlatego, że Janukowicz po prostu niektóre dokumenty zostają na żądanie, tak dobrze mówię, Tak. żeby wejść na Eurosojusz, tak? Dobrze mówię? Tak, do Unii No. Europejskiej. Tak, do Unii Europejskiej, dokładnie. No i niestety, pewnie, że to dla kogoś było bardzo dobrym rozgrywką, dlatego że mnóstwo pewnie ludzi chcieli pójść do Eurosojusza. No, ale jeżeli by nie oligarchii i jeżeli by się trzecia strona nie wtrąciła, czyli Ameryka, nie wydała tych 5 miliardów, tak, dolarów chyba na Tak. Majdan, to ja myślę, by żadnego Majdanu i nie było, bo to był taki okres akurat jesienny, chyba początek, ja już dokładnie nie pamiętam, że nawet z zachodniej Ukrainy przyjeżdżali ludzie, dużo stało dookoła Kijowa tych busów, nie, przywieziono ludzi z zachodniej Ukrainy Czyli na wychodzi na to, Majdan. że oni zwozili ludzi na ten Majdan, żeby tam robić rozrubę, tak? Tak, akurat mój kolega tam pojechał w Kijów pracować. No i pracował na takim małym samochodzikiem, na takim włoskim, kawę przydawał, nie? I do niego też podchodzili, proponowali mu pieniądze. Nie pamiętam już dokładnie, no chyba mi się wydaje, to było już 10 lat temu było, nie? Chyba 300 hrywien chyba na godzinę za to, żeby stał na Majdanie. To ile to było na polskie pieniądze w tamtych czasach, mniej więcej, czy w O dolarach? Jezu, ja nawet nie pamiętam, powiem ci Ale szczerze. 300 Może hrywien, tak? To co jest 300, sprawdzimy. tak, sprawdź, a tak. Tutaj się No, napis gdzieś wam nie pokaże, ile zgodzę. to było w tamtych czasach. Ja to na ekranie wrzucę, żeby Tak. wszyscy widzieli. Powiem tak, że za Janukowicza na przykład, tak. Moje dzieciństwo było nie za bardzo dobrym, bo tak jak mama moja zmarła, tak? Ogólnie zaczęłoś to bardziej jeszcze wcześniej, kiedy my stało Ukrainę niezależną. Mieliśmy biedę. Taka Rozumiem. prawda. Mieliśmy biedy, cały czas ten Juszczenka wybraliśmy. Juszczenka nic nie robił, on bardziej dla zachodniej Ukrainy coś tam robił, ale on też tam właśnie chciałam powiedzieć, podsycał, tak, dobrze Tak, mówię, do podsycał. nacjonalizmu i do banderyzmu Aha. Ukrainy, tak. On właśnie dał nagrodę prawnuku, wnukowie Bandery, prawnuku chyba, No, potomkowi nagrodę, Bandery, tak. order bohatera, tak, bohatera dał jemu, tak. Później jak Janukowicz był prezydentem, to odwołał to, właśnie tą nagrodę. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem, Dobrze tak, wiem. powiedziałam? Tak, dobrze powiedziałaś. Najpierw Juszczenko, później Może, przepraszam, Janukowicz. będę robiła błędy w polskim Nie, języku, ale ale. to jest Mania, to jest bardzo dobrze, że to tak wybrzmi, bo gdybyś mówiła perfekcyjnie po polsku, to nikt by tak naprawdę nie uwierzył, a to ładny koloryt jest tej rozmowy, no. Dobra, No ale to super, dziękuję. no proszę bardzo, ja tu nie czaruję. W ogóle bardzo dobrze mówisz po polsku, to jest inna rzecz, to nie ma żadnego problemu tutaj.
Ale mówisz, że Juszczenko dał order potomkowi Bandery, a Janukowicz mu ten order zabrał, tak? Tak, dokładnie. Są nagrania w YouTubie, gdzie Juszczenka daje wnukowie. Ja niestety na drugim telefonie, nie wiem dlaczego u mnie po prostu już stary telefon ten, nie mogę wejść. A może to jest już skasowano to nagranie? Nie, jest. Okej, no. Jak ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie. Tak, a ja może tobie, wiesz, jakiś tam, może dołączysz jakiś mały filmik, to ja cię ściągniesz ten film z Z linka. Tak. Dobrze, no to jesteśmy teraz przy tych przemianach. I co dalej? Bo tu było, że płacili, organizowali te majdany, tu płacili ludziom za to, żeby tam rozrabiali, żeby mieszali. Tutaj no, i później... No, to był... Proszę. I tu to ja to tak po prostu rozumiem, bo ja pytam, dlaczego my z perspektywy Polski nie wszystko żeśmy po prostu wiedzieli. Wiesz, o co chodzi, bo te informacje były filtrowane tak, jak teraz jest. Czyli wychodzi na to, że to było wszystko pompowane, przepłacane i robienie takiego fermentu. No i jak to dalej się potoczyło? Po pierwsze, podzielenie narodu. Tak. Podzielenie narodu. Tak jak zawsze w każdym kraju to robię, żeby doprowadzić do wojny. Podzielić naród na religię, podzielić naród na politykę, tak, za politykę ogólnie, narodowość, nienarodowość, tak, dzielą naród, żeby stłuć ludzi między sobą, niestety. Okej. Okay. Tak ja widzę. Nie wiem, jak to inny, ale... Ale bardzo dobrze widzisz, bo tak się dzieje cały czas. W Polsce to samo jest, tak. Tak to tak jest. Tak samo jak COVID, tak. Nie wiem, czy to słowo można mówić. Znaczy, trzeba mówić wirus celebryta raczej. Dobrze, na czym tam ja chciałam powiedzieć? W tym sensie, że jak Janukowicz był jako prezydent, nasze miasto, nasze ogólnie Ukraina zaczęła kwitnąć. A jakie to było miasto? Obwód Ługański, Antracyt. Ługański, Antracyt. Taki jest węgiel. No tak, węgiel. Wiem, antracyt to taki węgiel, zresztą najlepszy. Dobry, najlepszy, tak. No tam u nas ten węgiel dobywali, tak. No i przy Janukowiczu zaczęła rozwijać cała systema tych właśnie kopalni. Zaczęli powoli odżywać, taki mieliśmy fabrykę Titan wielki taki na całe miasto, gdzie ludzie dużo pracowali się podczas radzieckiego czasu, dużo tam pracowało, później padło pewnie, że tam zaczęło to powoli, jakby zaczęło pracować i wszystkie fabryki powoli i ludzie zaczęli dostawać pieniądze, a nie to, że nam zatrzymywali tam na 3-4 miesięcy. To przedtem ludzie nie mieli pieniędzy, mieli zatrzymywane pieniądze? Nie. Niby pracowali, a pieniędzy nie mieli. To było za Juszczenki, tak? Tak, to było za Juszczenko, tak. I nie tylko. Jezu, kto on tam był, czy on sprawiedliwy? Kuczma. Kuczma. Przy Kuczmie też to było. Rozumiem. Czyli oni nie byli... Nie zmieniło. Oni byli tacy bardziej w zachodnią Ukrainę. Zachodnie. Rozumiem. Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli tak. Ci ciągnęli kasę od was ze wschodniej Ukrainy, a pompowali dokładnie na zachodnią Ukrainę. Rozumiem. Dokładnie. Dobrze. No i już ten Janukowicz zaczął to wszystko odbudowywać, zaczęło stawać na nogi, zaczęło się ludziom dobrze żyć. No i co się stało, że się posypało? No właśnie, że dlatego, że Janukowicz odłożył dokument, tak? Zrobił na żądanie ten do Eurosojuszu. Sojusz, tak, no, rozumiem. Tak. Odłożył i pewnie, że... Ale to też jakby wszystko to było tak... Ze strony Ameryki mi się tak wydaje. Wszystko to rozgrywki takie, nie? I też podkupione ludzie na Majdanie. Wszystko to... To nie był plan jednego roku. To było już dawno, mi się wydaje, zaplanowane tak samo jak banderyzm na zachodniej Ukrainie. Cały czas on żył. W niego pompowali w tą ideologię, pompowali w niego pieniądze, tak?
mi się tak wydaje. Nie, tak no dobrze, jest, nie wiem. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bo słuchaj, najważniejsze są odczucia takich zwykłych ludzi jak my, bo politycy to oni zawsze kłamią, to jest inna rzecz. I prawda jest taka, że w życiu polityk prawdy nie powie, no chyba, że się pomyli. Natomiast tak największe, najbardziej istotne są właśnie dla mnie, dla widzów, dla wszystkich, którzy będą to oglądać. Twoje właśnie odczucia, jak ty to widzisz, no bo tak naprawdę polityka i kraj składa się ze zwykłych ludzi, takich jak po prostu my. I tak to widzę. Czyli mówisz, że w waszym odczuciu zwykłych takich ludzi na Ukrainie, to Ameryka wkładała swoje łapy, swoje pieniądze, żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, rozpieprzyć, tak? Tak, no ale dlaczego? No dlatego, żeby jak wyjdzie Ukraina na przykład w ten Eurosojusz, to wtedy wejdzie i w NATO. A NATO to wiadomo, będzie postawię wojsko na Ukrainę, żeby bliżej być do Rosji, żeby bliżej granicą Rosji być, tak? Bo moje miasto bardzo, bardzo blisko leży do granicy rosyjskich. Nam by tak nie było, jeżeli nawet jeżeli podpisałby Janukowicz, nam by tak nie uciec od wojny. Byłaby ta wojna i tak, może by nawet wcześniej. Tak twierdzisz? No, ja tak uważam. A czyli czy tak, to i tak wojna by była, bo generalnie Ameryce by przeszkadzało, że tak dobrze wam się tam kooperuje z Rosją, tak? No chyba tak, no. A powiedz mi po prostu bliżej, tak osłabicie się bardziej by Rosję, tak? A powiedz mi właśnie, jak was, ludzi z tamtych stron, z Donbasu, wyglądała współpraca z Rosją? Czy to była agresja, czy tam były prześladowania? Jak to wyglądało wszystko? Żadnej agresji, żadnego prześladowania, nic nie było. No widzisz, po prostu ludzie pracowali, ludzie handlowali i tyle. Ludzie chcieli normalnie żyć, tak? I komuś to po prostu przeszkadzało. Okej. No pewnie. Rozumiem. I teraz dochodzimy do tych wydarzeń właśnie w Donbasie 2014 rok. Co tam się tak wydarzyło naprawdę? No, w 14 roku, właśnie, że zacznę z tego 13 roku, bo jak był Majdan, to ja, ogólnie to ja chciałam mieszkać jeszcze w Kijowie, bo moje siostry patrzyli się na mieszkanie, już prawie kupiliśmy, ale jak zaczął się ten Majdan, ja powiedziała, ja nie chcę, bo mnie tutaj czymś śmierdzi, niestety. I właśnie, że wtedy, pod koniec chyba 13 roku, albo to pod koniec Majdanu, ja już nie pamiętam dokładnie, stwierdziłam, że siostra mówi, jedź do mnie do Polski, ja stwierdziłam, że chyba pojadę do Polski, zabrała syna starszego i wyjechałam do Polski, ale ponieważ jak pilnowała ten Majdan, wszystko pilnowałam, to pamiętam i ten jak Turczynów, Aleksander Turczynów puścił wojska na Donbas, tak? Moje serce po prostu nie wytrzymało. A przepraszam, kto to był ten Turczynow? On był zamiast prezydenta, jak wygnali Janukowicza. Aha, rozumiem. Tak, tylko że on z początku tak wojska rzucił na Krym, jak Krym powstał, tak, referendum i chciał, to on puścił wojsko ukraińskie na Krym, ale nie wiem z jakiego powodu, to on ten wojsko odwołał. Aha. No. A na Donbas puścił właśnie, że wojsko ukraińskie, tak? No, ja uważam, że nawet jeżeli tak, jak oni mówią o nas separatyści, że jesteśmy wszystko, że ludzie tam wzięli w rękę broń i rozbroili policję, dlatego że policja nic nie działa na korzyść ludzi, tylko że bardziej ni w czym nie pomagał, tak samo jak i w Odessie na przykład, tak, jak spalili żywcem ludzi, palili, też nie pomagała, nie wtrącała, żeby uratować, żeby po prostu uratować ludzi, tak, to wszystko było jakby na żądanie. Zaplanowane. Tak? Zaplanowane, tak, dokładnie. Wiem, że tam powiedzą, że ja tam kłamię, coś jeszcze, ale... Nie, Bania, posłuchaj, ja już tu uprzedzę cię troszeczkę. Na mój kanał przychodzą ludzie naprawdę, którzy mają otwarte umysły i tutaj
Głupich ludzi nie ma, jeżeli chodzi o moich widzów, także tym się nie przejmuj. Tu się nie masz czym denerwować. A właśnie, tak przy okazji, a co ty masz za ładny kwiat na tej bluzce? Tak już od tematu odchodzi. Pamiętamy. O, tak. Trochę niżej tą kamerą. Teraz elegancko widać, teraz elegancko widać. No. Widzicie, moi drodzy, Mania taką zacną koszulkę, ładną, zacną używa. No, coś to, jak to się mówi, nam mówi, prawda? Ale wracamy do tematu. Czyli ludzie... Później wrócimy do tego, dlaczego ja zakładam tą koszulkę, nie? Na pewno wrócimy. I tutaj jesteśmy, Mania, w tym momencie, kiedy ludzie biorą sprawy w swoje ręce, tylko że biorą to troszeczkę tak organizowanie. I co się dalej dzieje? No wtedy Janukowicz jest Aleksander Turczynów, który zamiast był... Janukowicza? Nie, tak, zamiast Janukowicza, bo pognali Janukowicza. No, wychodzi na to, że on po prostu był też oplocony i wiadomo kim. On też był taki bardziej prabanderowski. Tak. Bo to wszystkie właśnie prawy sektor i wszystko, nie tylko oni wszystkie tam w jednej jakby... ekipie jakby, byli. W jednym koszyku, w ekipy, tak, byli. Chodzi o to, że on zamiast tego, żeby właśnie Bierkut albo policję nasłać, tak, na tych ludzi na przykład, tak, nie, oni wysłali dla czegoś wojsko. No to tutaj trzeba pomyśleć, tak. Są tak takie, które tak samo jak Bierkut stał na Majdanie, nie? Które też mają broń i wszystko. Sekundka, Mania, ja tu przerwę dla tych, co nie wiedzą. Ja wiem, co to jest Bierkut, ale ty wytłumacz ludziom, co to jest Bierkut. A jak to po polsku? To takie jak nasze polskie ZOMO dawniej było, coś takiego. ZOMO, tak, coś takiego. To takie to ukraińskie ZOMO to był Bierkut. Bierkut, tak, tak. Był Jesion chyba. No jest. Właśnie zastanawiałam się, dlaczego oni nie wysłali tego ZOMO, dobra, po polsku, a wysłali wojsko. No i jeżeli możecie wejść na YouTube, tam widać wszystko, tam są filmiki, możesz też później podlinkować, tak, ten filmik, tak, gdzie ludzie gołymi rękami nie puszczali wojska ukraińskie, dlatego że nie chcieli żadnej wojny. To, że my po prostu pracowity kraj, że patrzyliśmy na ten Majdan, po prostu śmialiśmy z tego Majdana, powiem, ale nie myśleliśmy, że do tego dojdzie, że po prostu my ludzie już byli zmęczone od tego, że na Majdanie nie wiadomo co dzieje, prawy sektor i tym wszystkie opłacone ludzie chodzili po prostu, jeździli po miastach Donbasu, rozbijali pomniki, zabijali ludzi, bili, jeżeli ktoś inaczej myśli, tak samo jak było w Odessie, nie? Jeżeli myślisz inaczej, to śmierć, tak? Czyli tak jak powoli się zaczyna robić w Polsce, jeżeli nie popierasz Ukrainy, to jesteś ruskim agentem, tak? Dokładnie, tylko że w Polsce ja więcej miałam chyba ataku od strony Ukraińców. Naprawdę? I albo tak, naprawdę, albo proukraińskich ludzi. O, no to do tego dojdziemy. Nie możemy do tego dojść. Tak. Dojdziemy, bo tutaj jeszcze, tu żeby widzicie, chodzi o to, żeby wszyscy wszystko zrozumieli, no to tutaj Maria musi nam przedstawić po drodze mniej więcej jak to było. I ludzie z Donbasu tak naprawdę nie wierzyli, że ten Majdan może coś zmienić i tak dalej. Nie wierzyli w to, że to się może tak rozprzestrzenić, bo zdawali sobie sprawę, że to nie myślą ludzie swoim przekonaniem, tylko że to jest opłacone, tak? Dokładnie. Aha. To jest, są opłacone, bo to jest taki okres zimowy, czyli jesienny, kiedy na zachodniej Ukrainie już pola wszystkie zebrane, nie ma pracy i akurat można zarobić. No nie tak samo, jak i była pomarańczowa rewolucja, jak babci tam wszystkich dziadków i wszystkich dawali im po kilogramu kaszy gryciano, albo ryż, albo cukier, chleb. Znaczy, chcesz mi, Mania, powiedzieć, że pomarańczowa rewolucja była zrobiona za kaszę gryczaną i kilo cukru? Dokładnie tak. Bo...
Ja pierdzielę, po prostu ja w to nie wierzę. No bo wtedy był głód, rozumiesz, na Ukrainie, każdy wiesz. Ale Mania, powiedz mi, poczekaj, bo ja jednej rzeczy nie rozumiem. Jak na Ukrainie może być głód? Normalnie. W XX wieku. Bo nie było pracy, nie było pracy, bo wszystko rozkradzione. Wszystko było rozkradzione. Przecież niezależna stała Ukraina, tak? Mówię, do tej niezależnej było wszystko u nas. Ja ten czas pamiętam dokładnie, jak na wsi kwitli, po prostu na wsi wszystko było. Było swoje jedzenie dobre, było wszystko odremontowane, chodziliśmy za darmo, uczyliśmy, tak, jeździliśmy gdzieś za darmo, a później to po prostu wszystko znikło. I ja pamiętam ten dokładnie czas, jak po prostu była bieda. Ludzie po prostu chodzili po sąsiadach sobie, żeby wziąć, nie wiem, no, kawałek chleba na przykład. No po prostu teraz to mnie szokujesz, bo ja nam tu, zresztą ja orientuję się, ale nam tu też mówią, że Ukraina przecież tak bogate państwo. Bogate, mówią, że bogate, ale bogate w czym? W ziemię, bo jest bardzo ziemia dobra, jest różne metale, jest węgiel. O to chodzi, nie? Że jest dobre na bogato. Ale jak kraj, wiesz... Jest rozkradany. Rozkradany. Rozumiem, tak. To teraz rozumiem. Czyli kradli na potęgę, jak przyszła ta wolna, samostyjna Ukraina, tak? Dokładnie. I stało się wszystko to, co się stało, pokrojone. Że się rozsypało, tak? Rozsypało, tak. I dobra, i tu były te, był ten, tak jak mówisz, czas biedy, ale wolności tak zwanej. I powiedz mi, jak to było, czy wtedy zaczęły się odradzać coraz mocniej te ruchy banderowskie i tak dalej? Tak, no właśnie, że zaczęło się to wtedy, kiedy był Majdan, zaczął się, nie? Powstał ten prawy sektor z flagą banderowską, tak? Wszyscy wiedzą, kto to jest. To też nacjonalna taka, dla mnie to jest terrorystyczna grupa, okay. Która była też opłacona. Niby oni tam walczyli z oligarchem, czy jak to powiedzieć? Oligarchami, tak. Tak, niby walczyli, ale... Wiemy, że to nie jest prawda. No, ale przecież zaraz, poczekaj, bo oni wam mówili, że oni walczą z oligarchami, ale to przecież Kołomojski sponsorował głównie prawy sektor, a Kołomojski to największy oligarcha na Ukrainie. Tak, dokładnie. No to czyli sam ze sobą walczył, no dobra, no ale no, ludziom można wmówić wszystko w obecnym czasie. Okej. Okay. I zaczęły się odradzać te ruchy banderowskie i... Jak myślisz, czy były symptomy, że doprowadzi to do takiej sytuacji, do takiej wojny, czy nie było symptomów, a może symptomy były, tylko władza to ukrywała? Do wojny? Tak. Czy to spodziewali się ludzie, że może ta wojna być? Nie. Nie spodziewaliśmy tego. W ogóle nie spodziewaliśmy. Może oni nie spodziewali się, że... A może i spodziewali, bo oni wiedzą, że Donbas jest bardziej prorosyjski. No tak. Chyba po prostu my ludzie nie spodziewaliśmy tego. A wy zwykli ludzie się tego nie spodziewali. Ludzie... A oni to wiedzieli. Rozumiem. Więcej ludzi pracowało. Ja po prostu w pracy nawet oglądałam Majdan. Ale powiem tak, że jak przyjeżdżałam przez Kijów do Polski w tym 13 roku, ja czułam w atmosferze, czyli w tym w powietrzu taką niefajne wyczucia takiego negatywu. Jakiegoś, zła atmosfera. Rozumiesz? Zła, bardzo zła była. Nie wiem, no kto wierzący, kto niewierzący może w to nie uwierzyć, nie? Ale było to czuć w powietrzu. No czuję się, że coś złego jest. Wiem, o co chodzi. Dobrze. I ma się ta specjalna operacja wojskowa i nam tu... Oczywiście wszyscy, praktycznie cały świat, szczególnie amerykańskie media zaczęły pompować, że Rosja zaatakowała na początku ten Donbas. A czy to nie było tak, że po prostu już mieliście tak dociśnięte tam w Donbasie te wszystkie śruby dokręcone, że musieliście poprosić o pomoc tą Rosję? Bo tak mi się wydaje.
No właśnie, że tak i było. Prosiliśmy pomoc, wychodziliśmy na dwór. Nawet są nagrania, może już usunęli, bo ja miałam nagrania, gdzie Odessa wychodziła, Charków wychodził z rosyjskimi flagami, tak, żeby krzyczeliśmy o pomocy. Bo tak jak mówię, ten prawy sektor i ludność z Majdanu, to wszystkie jeździli po miastach i po prostu wszystko, co u nich było przed nimi, to oni rozbijali to, zabijali. Ludzie znikali, właśnie, że wtedy zaczęliśmy dbać o swoje miasto, swoje życie. Powstali w naszych miastach ludzie, którzy pracują normalnie, górniki, ludzie wychodzili nocami, takie dyżury robili, chodzili nocami i jakby po całym miastu, żeby nie daj Boże wjechał prawy sektor. Rozumiesz, o co chodzi, Czyli nie? poczekaj, poczekaj, bo tego, moi drodzy, tego w mainstreamie, w telewizji Republice czy w innych TVN-ach nie zobaczycie. I tego nie usłyszycie. Czyli powiedz mi, Mania, jeszcze raz, bo czyli wy, Ukraińcy mieszkający na Donbasie, broniliście się przed Ukraińcami, którzy są, jak to się mówi, obecnie nazwani patriotami Ukrainy, tak? Broniliście się, żeby oni nie przyjechali, nie zaczęli wam robić porządków, tak? Dokładnie, dokładnie, bo i nawet byli powstali ten taki kazaki, nie? Tak, kozacy. Wychodzili tak, kozaki, ludzie zwykłe po Czyli pracy, kozacy z po Donbasu wszyscy się chodzili. przeciwstawili prawemu sektorowi, tak? Dokładnie, dokładnie. To jest szok. Ja to doskonale pamiętam, bo i nam było zabroniono już o 10, czyli po 10 nie wychodzić na dwór. Okej, No, czyli taka bo godzina takie. policyjna, coś takiego. Tak, dokładnie. No to jest szok. No powiem ci, i ja pierwsze słyszę o takich rzeczach, bo nawet tego w żadnych mediach tak naprawdę nie ma, że dochodziło do A takich sytuacji. my nawet nikt nie nagrywał tego. Ja żałuję, że ja nie nagrywałam żadnych, wiesz, takich Ale człowiek w takiej sytuacji sytuacji o tym różnych. nie myśli, prawda? Właśnie tak jest. Właśnie, że żałuję, że nie, to, że nie nagrywałam dlatego i może i bałam się, ale chodzi o to, że to jak patrzyłam w internecie, tak samo jak nas, jeżeli pokazują ludzie filmiki, jak tam atakował na przykład, jest taki batalion Tornado, nie? Tornado, tak. Że coś tak, albo tak samo są filmik, jest właśnie, że strona w internecie, może każdy wejść na tą stronę. I tam włącz tłumacz i poczytać na temat Tornado, co on robił, ten batalion z ludności. Tu już dowody, chociaż jego też ukraiński sąd oskarżył, tak, ten batalion, posadził jego, nie, chyba, jak pamiętam. No i że co oni wyrabiali z ludźmi, z ludnością, cywilami zwykłymi, tak? Gwałty robili, tak, Morderstwa. i jeszcze No, morderstwo. zbrodniarze po prostu. Zbrodniarze, tak. Chodzi o to, że na tej stronie, co ja chcę zaraz wam pokazać, może jest nie tylko o to, co oni robili, kto tam jest i kto tam był. Tam był taki jeszcze nacjonalista z Białorusi, który to samo robił z ludnością. Tu są filmiki z tego sądu, ale jeszcze jest screenshoty, takie Rozmów. screeny. Tak, tu przykryję, bo tam jest niefajnie, leży dziecko i kobieta i podstawiony faceta urządzenia. No Aha. rozumiecie, co chodzi. Tam chodzi w tych screenach chodzi jak z bataliona Tornado, ten najgłówszy, był, czyli jest pedofilem, Aha. tak? Mogę o tym mówić, Tak, czy nie? tak, tak. I oni tam, on sobie szukał ludzi i pisał z takimi, co będzie z żoną, co będzie z dziećmi. No, wszystko jest po podstawie, no, można przeczytać, to jest normalny dostęp, co się tutaj i kim ludzie ten byli. I tacy ludzie chcieli, jak to się mówi, przywracać porządek na Ukrainie, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Okej. Jakie ludzie byli, którzy chcieli porządek zrobić. Tak. Dobrze. I teraz ty chciałaś jeszcze coś powiedzieć.
O jednej tam sytuacji takiej dosyć mocnej chyba, tak?